ostatnim dniu wycieczki po Śląsku Opolskim będziemy zwiedzać jego stolicę, czyli Opole. Miasto jest też historyczną stolicą Górnego Śląska. Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce, lokowane na prawie magdeburskim przed 1217 rokiem przez Kazimierza I Opolskiego, prawnuka Bolesława III Krzywoustego. Kazimierz I Opolski był pierwszym księciem piastowskim używającym orła jako swego znaku. Mijamy odnowione budynki koszarowe 5. Brygady Pancernej Skorpion, która tu stacjonowała do 2001 roku. W jednym z budynków mieści się filia Politechniki Opolskiej. Mijamy miejsce ładowania autobusów elektrycznych, rondo Politechniki Opolskiej i kościół pod wezwaniem świętego Józefa, zbudowany w latach 1928-29. Wjechaliśmy do dzielnicy Zaodrze, która podczas wielkiej powodzi tysiąclecia w 1997 roku była całkowicie zalana. Mijany kanał Ulgi to odnoga Odry. Ma 5 km długości i około 25 metrów szerokości. Przejeżdżamy przez Odrę mostem pamięci Sybiraków. Stare miasto znajduje się w prawobrzeżnej części Opola. Jedziemy teraz ulicą Piastowską. Mijamy po lewej zabytkowe mury Opola, katedrę Świętego Krzyża i jedziemy wzdłuż kanału Młynówka, zwanego Opolską Wenecją. Jasny, niski budynek to dawna synagoga, obecnie siedziba TVP Opole. Mijamy most zamkowy na Młynówce, kościół Świętej Trójcy i klasztor Franciszkanów. Do roku 1600 kanałem Młynówka płynęła Odra i po jednej z powodzi zmieniła swój nurt. Mostek groszowy. Niegdyś pobierano tu myto od przechodzących przez niego. Mostem nad Młynówką wjeżdżamy w ulicę Korfantego. Wzdłuż kanału ciągnie się bulwar, którym można dojść do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Mijamy budynek Komendy Wojewódzkiej Policji, przed wojną siedzibę Okręgowej Dyrekcji Kolei, wzniesiony w latach 20. ubiegłego wieku. Fasady zabytkowych budynków z końca XIX i początków XX wieku są wyremontowane i zadbane. Zbliżamy się do stacji kolejowej Opole Główne. Górą biegnie wiadukt Żołnierzy Wyklętych. Zespół budynków Dworca Głównego zbudowano w roku 1899 w stylu łączącym neogotyk, neorenesans i secesję.
Po lewej stronie mijamy Starówkę, którą będziemy zwiedzać podczas pieszego spaceru. Ulicą Władysława Rymonta dojeżdżamy do placu Mikołaja Kopernika. Tu zacznie się nasz spacer. Wysiadamy z autokaru na placu Mikołaja Kopernika i ruszamy na spacer po Starówce Opola. Po Zamku Górnym, który został zniesiony w drugiej połowie XIV wieku, pozostała jedynie wieża i kurtyna murów. Zamek był siedzibą Piastów Opolskich. Spłonął w 1615 roku i już nigdy nie został odbudowany. Przed wieżą stoi pomnik księcia Władysława II Opolczyka, który wzniósł Zamek Górny. Pomnik, którego autorem jest Maciej Jagodziński z Torunia, ma 2,5 metra wysokości. Książę był fundatorem klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, stąd obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w jego ręku. Na skwerku obficie kwitnie duże drzewo złotokapu. Przy Zamku Górnym umieszczono w 2021 roku mural panoramy Opola od strony północnej z początku XIX wieku. Mural inspirowany jest grafiką z niemieckiej książki Historia współczesnych miast Śląska, wydanej w 1819 roku. Galeria handlowa Solaris, która sąsiaduje z Uniwersytetem Opolskim, została otwarta w 2009 roku. Solaris to nawiązanie do placu Kopernika. Widać już wieżę Kościoła Matki Bożej Bolesnej i Świętego Wojciecha na wzgórzu uniwersyteckim. Budynek z czerwonej cegły to Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, dawny klasztor i szpital. W dole na placu Kopernika wznosi się pomnik świętego Krzysztofa, przeniesiony z pałacu w Kopicach. Wykonał go w 1867 roku Karl Kern z Kluczborka. Na wzgórzu uniwersyteckim koncentruje się życie naukowe i kulturalne studentów i mieszkańców Opola. Na skwerku artystów w pięknie zaaranżowanym miejscu ustawiono współczesne rzeźby artystów oraz postaci związanych z Opolem. Zawsze eleganccy starsi panowie dwaj, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Na ławeczce siedzi Marek Grechuta, piosenkarz, kompozytor, malarz. Agnieszka Osiecka w rozmowie z Wojciechem Młynarskim. Pod drzewem stoi Czesław Niemen, który występował w charakterystycznym kapeluszu. Edmund Osmańczyk, publicysta, politolog i działacz Komitetu Obywatelskiego Polaków Śląska Opolskiego. Jerzy Grotowski, jeden z największych reformatorów teatru XX wieku i honorowy obywatel Opola. Karol Cebula, filantrop i wielki przyjaciel Uniwersytetu Opolskiego. Na dziedzińcu Uniwersytetu stoi obelisk upamiętniający śmierć na polowaniu starosty Namysłowskiego, Heidebranta i jego małżonki w 1819 roku. Tablica na ścianie upamiętnia pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Ufundowała ją społeczność uniwersytecka. Barokowa kolumna maryjna pochodzi z 1682 roku. Pomnik śląskiego Kopciuszka, czyli Joanny Gryzik, hrabiny Szafgotszowej. Joanna w wieku 6 lat została dziedziczką fortuny Karola Goduli i nobilitowana w 1858 roku. Kaplica świętego Wojciecha w obecnym kształcie została nadbudowana w 1663 roku na fundamentach baszty. Według legendy zbudowano w tym miejscu kaplicę w XI wieku.
Pod murem kaplicy tablica informująca, że w tym miejscu spoczął książę Piastowski, biskup Jan Kropidło. Był synem Bolka III Opolskiego i księżniczki Anny. Spacerując po wzgórzu uniwersyteckim, mijamy wiele rzeźb przedstawiających muzy, personifikację pór roku, postaci z mitologii. Barokowe pory roku są dziełem Henryka Hartmana z 1753 roku. Ich niezwykłe dzieje opisuje ta tablica. Grecki tytan dźwiga na swych barkach kulę ziemską z napisem Uniwersytet Opolski. Uszkodzoną rzeźbę odtworzył Rafał Rzeźniczak. Mijamy figurki chłopców trzymających w ręku instrumenty, kwiaty, róg obfitości. Przed kościołem Matki Bożej Bolesnej i świętego Wojciecha znajduje się studnia. Według legendy święty Wojciech udzielał tu chrztu. Gdy mu zabrakło wody, uderzył pastorałem w ziemię i wypłynęło źródło spod jego stóp. Zabytkowa cembrowina pochodzi z 1835 roku. Z cembrowiny pnie się w górę 5 kolumn ze wspornikami w postaci atlasów. Na szczytach kolumn stoi 5 postaci: święty Wojciech, biskup Jan Kropidło oraz książęta piastowscy Bolesław II, Władysław Opolczyk i Kazimierz I Opolski. Kopułą wieńczy pretorianin, strażnik dobrej wody. Nadbudowa studni jest dziełem Mariana Molendy i Witolda Pichulskiego. Według legendy w tym kamieniu odcisnęły się stopy świętego Wojciecha. Opuszczamy już wzgórze uniwersyteckie, mijając budynek Muzeum Śląska Opolskiego. Zostają za nami Kościół Matki Bożej Bolesnej i Świętego Wojciecha, zwany Kościołem na Górce, oraz budynki Uniwersytetu Opolskiego. W drugiej części spaceru obejrzymy m.in. Kościół Franciszkanów i rynek.